Hej, dzień dobry, cześć wszystkim, witajcie bardzo serdecznie. Zostaw łapkę, mam nadzieję, że się odcineczek wam spodoba. 20 lajków może być. Pokażę wam, co się tutaj pozmieniało w naszych przygodach. Po pierwsze, słuchajcie, mam tutaj diamentowy kill-off. Udało mi się stworzyć enchanting, jak widzicie, taki prowizoryczny. Udało mi się też bić troszkę poziomu. No i zdobyliśmy diamenty i mam efficiency unbreaking kill-off, więc powinienem sobie tutaj dobrze poradzić. Bardzo wiele przygód miałem na streamie, bo graliśmy sobie na live ten survival. Zasadziłem troszkę jagodek, no i mam konika. Udało mi się oswoić tego oto kunika. No i teraz nie wyjdę, co? Dobra, ale muszę tu zabetonować, żeby tutaj nie wszedł ten konik. Poza tym bardzo dużo surowców, jak widzicie, udało mi się zdobyć. Też zaatakowałem, czy raczej mnie zaatakowali, jak szukałem pewnych rzeczy. Takie villagersi, tacy zbrojni, stąd mam tę pamiątkę po nich, taką zawieszkę. Dobra, tu mamy jedzonko. Jak widzicie, no bardzo dużo jedzenia mi zostało. Bardzo dużo naprawdę surowców i szczerze mówiąc, to nie wiem, co jeszcze mogę z tymi surowcami tutaj robić. Pewnie pójdziemy do Netheru. To będzie nasz kolejny cel na następne przygody. Czyli Nether. Czekajcie, tu lapis mam. Tu też troszkę książek mi zostało. No i żelazo by się przydało nam tutaj jeszcze obrobić. Co to jest to? A, flint. A niech będzie tutaj. Tylko zrobimy sobie inaczej. Tu dam węgiel. O. Jeszcze jedną książkę stąd pyk. No i tyle. Udało mi się wioskę villagersów też odkryć. Tu zboże niech rośnie całe. Gdzie ja dałem te wszystkie surowce? Bo musimy sobie marchewki, ziemniaki zasadzić. Zrobię jeszcze jakąś farmę taką fajną, żeby to ładnie wyglądało. No i co? Możecie mi napisać w komentarzu, jakie następne przygody, jaki jest cel naszej misji, naszego streamu, naszej gry tutaj. Liczę na wasze podpowiedzi. Pewnie, no tak jak mówię, zrobimy sobie... Będę teraz szukał sobie surowców również, żeby więcej tych diamentów wyekspić. Dodatkowo myślę nad stworzeniem fajnej farmy. No i przy okazji jakiejś stodoły, zagrody dla zwierząt zrobimy sobie. Ja tu wam pokażę, gdzie jest w ogóle, gdzie ja tu wydobywam te wszystkie rzeczy, bo znalazłem takie przejście. Tutaj mniej więcej, czekajcie, w którą stronę tu mam iść? Ja sobie tu poznaczyłem, chyba tutaj, tak, tę stronę, na sam dół, bo zacząłem kopać, bo mi podpowiedzieli na streamie, na jaki poziom i tak dalej. No i się udało, czekajcie, tu w tę stronę. Jak widzicie, teraz w lewo. No i tutaj jest moja taka miejscowa, gdzie kopię. Tutaj, proszę bardzo, jest bardzo dużo lawy. Ja też tu przepalam bardzo dużo rzeczy. Tak, żeby mieć te surowce w razie czego. Tutaj weźmiemy sobie to wiadro lawy. No, żeby, wiecie, przepalało się to do oporu, do koloru. Tutaj też już nie ma. Wyczerpiemy sobie całą tę lawę. Niech się to wszystko tutaj przepala. Bo skoro mamy takie źródło dość dobre z tą lawą, no to myślę, że warto to wszystko tutaj wykorzystać. Czekajcie, wezmę tak. To wymienię. No i tutaj damy, niech się to przepala, bo lawy jest co niemiara. Tutaj jeszcze mamy tego, widzicie, ja muszę sobie wykopać troszkę. Dobra, czy ja mam wiadro z wodą? Mam. Właśnie, bo chcę tutaj też, może na odcinku sobie weźmiemy troszkę. Właśnie potrzebujemy jakby, nie? Na stworzenie portalu do Netheru. Ej, no co tyle tu jest tej wody? Halo, halo. Ja się pytam i teraz nie mogę, jak nie ma jak... O Jezus, się wystraszyłem. Potem będzie, jak wpadnę do lawy, nie? No i... Normalnie
Patrzcie, bo tu cały czas jest ta lawa. Weźmy sobie troszkę tego. Nie wiem, ile tam potrzebowaliśmy. O nie, 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 nie. O panie. No ty lawo. Ty wstrętna lawusiu. Już mnie tu chcieli, widzicie, poratować. Właśnie nie wiem, ile jest potrzebnych tego obsydianu. Możecie mi podpowiedzieć. Nie, straciłem wodę. O, cholipka. Dobra, idziemy do źródełka tutaj. Stąd gdzieś można zdobyć tą wodę. Wiecie, ciemno. Tak ciemno, że nic nie widać. Mam tu jeszcze patyki troszkę. Pochodni weźmiemy. No i tak się toczą moje przygody tutaj. No i właśnie. Weźmiemy sobie stąd tą całą. Cały obsydian. Nie wiem właśnie, ile tych sztuk do netheru potrzeba było. Nie pamiętam. Żeby ten portal zdobyć. Słuchajcie. Nie pamiętam już. Może wy mi podpowiecie. Byłoby spoko. Siedem tych mam. No to więcej pewnie będzie trzeba. Ale pokażę wam, gdzie ja tutaj kopałem. Słuchajcie, bo się zgubiłem. W tę stronę tu musimy iść. Tu jeszcze jest... Właśnie pełno tej lawy. Ja to w ogóle troszkę zgaszę, bo potem jest problem. No i widzicie, tutaj kopię. Są te tunele cały czas robione. Tylko, że na razie nie zdobyłem żadnego diaksa. Ale jak widzicie, jak tak kopię, to myślę, że szansa jest zdobycia. I nie co jedną kratkę, tylko co dwie kratki powinienem kopać. Tak mi się przynajmniej wydaje. Że co dwie kratki powinienem kopać. Widzicie, no tak teraz to idzie ekspresowo, nie? Bo to... Ale na takiej zasadzie tak sobie to kopiemy cały czas. Tylko, że widzicie, diaksów nie ma. Średnio. Musiałbym jakoś tutaj, mam nadzieję, że nafarmić. Może się uda tutaj na nagraniu. Ale tutaj to nagranie jest w głównej mierze zrobione po to, żeby wam pokazać, że tutaj też tak... No co się wydarzyło przez te wszystkie moje rozgrywki. Tu jest raz, dwa, czyli tu powinienem tak kopać. No i co dwa. Myślę, że co dwa będzie najlepiej, bo wtedy jest szansa, że znajdę diaksa jakoś tak szybciutko. Tylko, że ostatnio mam coś pecha, więc jeszcze sobie przykopiemy troszkę. No i co, będę was zapraszał na te strumyki, bo to też jest fajne i tak sobie pograć co jakiś czas z wami, porozmawiać. No jest mało tych osób na tych live'ach, ale mam nadzieję, że będzie więcej. No i oczywiście zapisy z tych live'ów są na kanale Brod Minecraft, pojawiają się codziennie. No i widzicie, tak to sobie tutaj kopię, ale niestety jakoś nie mam szczęścia, widzicie, do tego diaksa. Więc nie wiem, też pomyślę nad tym, żeby robić enchanting metalowego ilofa.
bo wtedy łatwiej mi to będzie naprawiać. Będziemy wydobywać sobie więcej żelaza i potem go naprawiać, a pewnie kopanie będzie o wiele, też będzie szybsze, nie? I tak to wygląda, ale co tutaj, nie dojechałem tym kilofem? Tutaj dojechałem. No widzicie, tu jest lawa i znowu też nie będę w stanie jakby przekopać tego. No bo tu jest lawa, więc to tak średnio przy lawie. Tu powinienem, prawda, jechać z tym. No ale widzicie, przejechałem tyle i diaksów nie ma, więc szalenie ciężko te diamenty zdobyć. Być może wy macie jakieś tutaj sposoby na wydobycie diamentów, zdobycie, więc możecie się podzielić ze mną tymi sposobami. Będzie mi niezwykle miło. Z chęcią się dowiem troszkę od was, bo wy jesteście specjalistami od Minecrafta zapewne. Szkoda, bo przy lawie powinny być tutaj, nie? Te diaksy. Niby żelazo jest. Jest też redstone, ale nie ma. Nie ma niestety diamentów. Chyba moje szczęście do diaksów się już skończyło. Przydałoby mi się też na kilofie, wiecie, ta zdolność taka. No, to się nazywało tak, że więcej się zdobywa. Fortuna chyba, nie? Tutaj jest kolejny, jak widzicie, zakątek. Ja się z wami żegnam i do zobaczenia.